Natomiast Ferrari, znokautowałeś kogoś na ściance dziennikarskiej. Widziałem, że chłop leżał i porwał ściankę do połowy. O co chodzi? Czemu ty kogoś bijesz znowu na chwilę przed galą? Pewnie bomba ci zabrał. No cóż, tak to już jest, jak jest się kozakiem za klawiaturą, a później się człowiek spotka twarzą w twarz, obrażał mnie od najgorszych, obrażał moją rodzinę. Ogólnie uważam, teraz jedną rzecz powiem, że bardzo frajerskie jest bicie z partyzanta, ale jak obraża moją rodzinę mnie, zobaczyłem go, ci się nie poszło. Widzę chłopa, co mi ubliżał w internecie na żywo, bomba na banie, kończymy balet. I co tam się stało dokładnie, bo ja tylko widziałem lecącą ściankę i gościa na ziemię. Kto dostał w ogóle? Kto dostał w ogóle? Jakiś tam koleżka bomby. Chyba. Koleżka. Nie, jestem pewien. Twój koleżka to dostanie ode mnie. Ty sobie nie wycieraj mordy, że to jakiś mój koleżka, a twój cios dostanie ode mnie. A czyli to nie był nikt twój znajomy, tak? Znaczy, kojarzę gościa, ale no to nie ode mnie z ekipy. Jakby był ode mnie z ekipy, to by go zjadł. Nie? A sam prosi... Dobra, nieważne w sumie. Dobra, w sumie Ferrari. Nie jestem pewny, czy się znają, to chuj, od nie będę początku, czyli znam to... go, znam Sadka, znam. No pewnie, czyli co, podbiegłeś do gościa? Nie podbiegłem, po prostu szedłem, on udzielał wywiadu, podlazłem, no i mu przypierdoliłem, ale ubliżał mojej rodzinie, ubliżał mi, co on myślał, że może sobie kurwa stać obok mnie bezkarnie? No nie, to tak nie działa właśnie. Ale tak... co, znokautowałeś go, bo ja tylko widziałem, że ścianka leżała. No dostał taki nokaut, że jak padł, to był świadomy, powiedział tak, ło kurwa, wstał, zatańczył troszeczkę. I to był cytat było? Czy parafraza? To był cytat. Co? I tyle. Ja sobie poszedłem. No. I ale wstał, nie ma się co podniecać, wyjebałeś go się z partyzanta, a się podniósł, nie? Nic mu tam no podniósł nie było. Się, ale szczerze, to wygląda na filmiku, jakbym użył dużo siły, a użyłem trochę siły, bo no, nie chciałem też go za mocno uszkodzić, tak? No bo przecież no jednak ma życie, marne życie, no pewno, ale jednak życie. Na pewno przemyślałeś to, będąc wściekłym i waląc go. Nie waliłem z całej siły jak w boksera. Po prostu chciałem mu zajebać za to, co robił w internecie. I a on tak cię w ogóle stało. Widział przed tym uderzeniem? No, chwilę przed widział. Czyli tak naprawdę zobaczył pięść lecącą w swoją twarz. No właśnie chciałem powiedzieć, a Amadeusza widział, ale pięści już nie wyhaczył. Stary, to tak jak mówię, frajerskie zbicie z partyzanta, ale uważam, że w tym wypadku, jak on się zachował... Dlaczego to zrobiłeś? Ale ty zrobiłeś to, pomimo, że robiliśmy face to face, ale ja nie obrażałem twojej rodziny... Kurwa, wychowawczego liścia, nie obrażałem kurwa. Twojej rodziny, a mieliśmy mieć face to face. Robiliśmy to według jakichś tam zasad ustalonych, kurwa. A ty nie masz zasad, ani liść, nie masz honoru. Stary, liść, ja płaczesz za liścia. Ten liść był za postawienie stopy na mojej masce.